jadłam, zemdlałam w kuchni. To nie było tak, że to był jeden guz, no ja miałam wiele zmian. Wtedy miałam taki ból, że naprawdę nie byłam w stanie w ogóle funkcjonować. Ale jakie były u ciebie te objawy? Ból odcinka lędźwiowego, taki rwący na nogi. Operacja jest taką końcowym etapem, jak już naprawdę nie da się nic zrobić. Na mnie najlepiej zadziałała dieta i suplementacja. Ja stałam w sklepie, patrzyłam na kawę ziarnistą i płakałam. Osoba jest fajna, jest dobra, jest nam z nią dobrze, ale ma takie potrzeby, których nie jesteśmy w stanie spełnić. Tak jak napisałam tobie w mailu, mogłabym z tobą rozmawiać na wiele tematów i może gdzieś tam spróbuję co nieco przemycić. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o endometriozie, która jest bliska zarówno mi, jak i tobie. Jak w ogóle ten proces przebiegł, kiedy ty się dowiedziałaś, czy podejrzewałaś już u siebie endometriozę? Nie, w ogóle nie wiedziałam, że taka choroba istnieje. Okay. Więc dla mnie to był przede wszystkim szok, co to jest. I że coś takiego istnieje i no jak to leczyć, czy to jest w ogóle uleczalne, tak? To mój proces był trochę dziwny, bo ja przez prawie 13 lat szukałam przyczyny swoich bóli i swoich dolegliwości i jakby żaden lekarz nie był w stanie mi powiedzieć, od czego to jest. W pewnym momencie słyszałam, że to już po prostu jest psychiczne u mnie. Te bóle. W sensie, że sobie trochę wymyślasz. Że sobie trochę wymyślam, tak. Ale ja się nie poddałam i w pewnym momencie, kiedy naprawdę już było bardzo źle i to już w wielu też wywiadach powiedziałam, ja po prostu upadłam, zemdlałam w kuchni, spadłam z krzesła i zemdlałam. Mój mąż wtedy powiedział do mnie, no słuchaj, ale no to musimy coś z tym zrobić. No to gdzie mam cię zawieźć? Czy do ginekologa, czy do gastrologa, tak? No bo gdzieś mnie tu bolało, ale co, to nie wiadomo, więc pojechaliśmy najpierw do ginekologa. No i u tego ginekologa jakby się dowiedziałam, że mam guza dość dużego, bo miał 14 centymetrów. Ale z drugiej strony potem, jak dostałam się do specjalisty od endometriozy, no to taki guz nie rozbija się w 2 miesiące, tak? Mm-hmm. Tylko przez jakieś tam lata, więc to było też bardzo dziwne, że nikt tego nie widział. Okay. I to nie było tak, że to był jeden guz. No ja miałam wiele zmian i miałam na jelicie zmiany, więc też jakby normalnie przy USG to było widoczne. Ale dlaczego to jest widoczne dla specjalistów od endometriozy, a nie dla zwykłego ginekologa? O to jest pytanie. I teraz jakby wracając do tej historii, ta pani ginekolog, która mnie prowadziła przez wiele lat, nie powiedziała mi wtedy na tej wizycie, że to jest endometrioza. Powiedziała mi, że mam pobrać jakieś tam leki, poczekać i ewentualnie jak guz by pękł, czy się rozlał, no to mam zagrożenie życia, więc trzeba jechać do szpitala. Mm-hmm. Byłam taka, matko, okay, czy pani słyszy, co pani do mnie mówi? Zadzwoniliśmy do naszego przyjaciela, który jest lekarzem i poprosiliśmy go, czy może ma kogoś w ginekologii, kto mógłby nam pomóc w tym temacie, bo chciałam jeszcze bardziej jakby pogrzebać. I dostałam się na wizytę do ginekologa, który mi określił ten guz jako guz czekoladowy. Ale też nie powiedział mi, że to jest endometrioza. Na razie określił ten guz czekoladowy. Co to jest guz czekoladowy? Nie miałam zielonego pojęcia. Nikt mi tego nie tłumaczył. Więc jak pojechałam do domu, no to oczywiście doktor Google, tak? Tak jak wszyscy korzystamy. No i guz czekoladowy okazał się endometriozą. Po czym jak się dowiedziałam, że mam endometriozę, zaczęłam szukać, co to jest i trafiłam na wywiad z Hanią Lis, która opowiedziała o swojej walce z chorobą, więc mój mąż, jako że się z Hanią znają i lubią, to do niej po prostu zadzwonił i się zapytał, gdzie mamy się udać z tą chorobą.
No i Hania poleciła nam doktora Karmowskiego, który dzięki niemu teraz funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, czyli w miarę dobrze. Czyli funkcjonuje. Tak, dokładnie. Dokładnie. I tak się zaczęła, tak się zaczął tak naprawdę proces, można powiedzieć, leczenia, tak, endometriozy. Swoją drogą to jest straszne, jakby już na początku tej rozmowy, jak to wszystko mówisz, to tak sobie myślę, że to nie powinno być takie strasznie trudne, nie? Że to nie powinna być taka rzecz, z którą ty chodzisz, powiedziałaś 13 lat i nikt nie jest w stanie tego zdiagnozować. Ale rzeczywiście z endometriozą jest tak, że chyba ona dopiero na przestrzeni ostatnich kilku lat zaczyna być taka bardziej medialna. Czy można nawet powiedzieć, więcej się o niej mówi, nie? Mm-hmm. No dobra, no i dowiedziałaś się, że jest ten guz. Trafiłaś na doktora i czy to już był ten moment, kiedy zdecydowaliście się wspólnie na operację, czy jeszcze z tym się wstrzymaliście? Nie, nie miałam wyjścia. Ja potrzebowałam tej operacji na już, więc oni tak naprawdę mnie po prostu zaczęli przygotowywać do tej operacji od pierwszej wizyty, którą miałam u doktora Karmowskiego. No bo rzeczywiście, no ja wtedy miałam taki ból, że ja naprawdę nie byłam w stanie w ogóle funkcjonować. W ogóle. To nie było tak, że to bolało mnie czasami albo podczas miesiączki. Nie, to już mi po prostu bolało non-stop, bo ja miałam naciek na nerwie brzusznym, więc po prostu to bolało mnie non-stop. I tam nie było jakby wyjścia, że poczekajmy jeszcze z tą operacją w ogóle. Te zmiany już były po prostu bardzo duże i trzeba było to usunąć. Natomiast bardzo mnie też jakby zdziwiło to właśnie, jak trafiłam do doktora Karmowskiego, że dlaczego on to widzi, a inni tego nie widzieli. Jak to jest możliwe? I teraz jakby chciałabym rozpocząć taki wątek o tym, że dużo właśnie mówimy o tej endometriozie i są te walki też w Sejmie o nas i bardzo jakby to doceniam i super. Natomiast zacznijmy od edukacji tych lekarzy najpierw. Bo... A przepraszam, ty zadałaś to pytanie swojemu lekarzowi, doktorowi Karmowskiemu, dlaczego jest, właśnie dokładnie to pytanie, które teraz zadajesz. Czy uzyskałaś jakąś odpowiedź na to? Wiesz co, lekarze specjaliści od endometriozy często mówią o tym, że oni na przykład kilka lat się uczyli tak naprawdę diagnozowania tej choroby, bo rzeczywiście ta choroba jest tak podstępna i ona się chowa po prostu i trzeba wiedzieć, w których miejscach jej szukać. I tak naprawdę super, że chcemy, żeby powstały ośrodki leczenia endometriozy na NFZ i to jest bardzo potrzebne, ale my musimy najpierw wyszkolić tych lekarzy, żeby miał kto w tych ośrodkach jakby pracować, tak? Bo to, że powstaną ośrodki, no to super, tylko że jak dalej nie będzie jakby dobrej diagnozy, nie będzie dobrych operacji, to się mija z celem. Wracając jeszcze trochę wstecz, bo mówisz o objawach, bo normalizuje się od zawsze, od kiedy pamiętam, od kiedy byłam małym tam nastolatką, może nie małym dzieckiem, to od zawsze się mówiło, że miesiączka boli, ona powinna boleć, to jest normalnie, normalne będzie boleć. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że endometrioza to nie jest tylko kwestia bólu, ale jakie były u ciebie te objawy? Poza bólem, czy z bólem związane, które właśnie przez te 13 lat uniemożliwiały ci tak naprawdę normalne funkcjonowanie. Bo myślę, że też jest dużo takich osób, widzisz, ty wspomniałeś o doktoru Google, jak wpiszesz coś tam w Google, to zawsze ci coś wyjdzie, tak. Zawsze jesteś na coś chory, to na 100%. Tak. Ale jeżeli ktoś podejrzewa u siebie endometriozę, a nie ma na przykład dojścia właśnie do specjalistów, to pewnie się zastanawia, czy to jest coś, co może sugerować. Ja nie mówię, że mamy się sami diagnozować, ale jakie to były objawy w twoim przypadku? Wiesz co, problem z endometriozą jest taki, że one u każdej kobiety mogą być zupełnie inne. I czasami na przykład jest endometrioza, która nie boli w ogóle, a jest na przykład tych zmian w ciele bardzo dużo, tak? Więc to też jest, myślę, że bardzo zależne od kobiety.
U mnie to było tak, że przede wszystkim mnie bolał żołądek. Ja miałam notorycznie problemy żołądkowe. Dla mnie po prostu żołądek, i mi się wydawało, że ja mam po prostu coś z żołądkiem, że coś jest nie tak z żołądkiem. Natomiast, więc ja do tych gastroenterologów chodziłam po prostu nagminnie. Więc u mnie przede wszystkim to były problemy z żołądkiem i bardzo mnie bolały, i to moja mama też ma od zawsze, czyli ten ból odcinka lędźwiowego, taki rwący na nogi, to było coś, co po prostu no, niczym nie byłam tego w stanie zniwelować. Niestety ten ból mi teraz wrócił. Okej, okay. No bo tak, do tego też dojdziemy, jak wygląda ten cały proces rekonwalescencji. W ostatniej rozmowie mieliśmy tak z moim mężem, że się śmialiśmy po rozmowie, że powinniśmy się kopać pod stołem, jak jest jakaś taka myśl, która gdzieś tam jest nam bliska i jak mówisz o tych problemach trawiennych, to myślę, że mój mąż by mnie chętnie kopnął pod stołem, bo wie, że to mnie także dotyczy, więc nie generalizując, bo jakby oczywiście, że problemy z żołądkiem i jelitami to może dotyczyć wielu innych schorzeń. Ale rzeczywiście, żeby też taki dać trochę większy obrazek, że endometrioza niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie bólem miesiączkowym. Dokładnie. Bo jeszcze... o tym też się tak nie za bardzo mówi. Zawsze się mówi o tym bólu w trakcie miesiączki, to prawda, nie? To prawda. Jeszcze wiesz co, ja na przykład zauważyłam to, wydaje mi się, że przez to, że toczy się w naszym organizmie ten stan zapalny, przywlekły, ja jestem na przykład notorycznie zmęczona. Ale naprawdę czasami wydaje mi się, że jest piękny dzień, wszystko jest super, wyspałam się i w ogóle i jestem notorycznie zmęczona. I to też jest coś takiego, z czym ja nie jestem w stanie po prostu nic zrobić. No. Rozumiem, znowu byśmy się kopali. więc się utożsamiam, a mimo wszystko u mnie, ja tak trochę czytałam u Ciebie te informacje, bo u Ciebie została zdiagnozowana i to przypuszczam, że została zdiagnozowana tak zero-jedynkowo, pewnie w trakcie operacji, jeżeli się nie mylę, bo to była endometrioza, dobrze kojarzę, że czwartego już stopnia. Tak. Bo to też ważne, jeżeli możesz powiedzieć, nie? Że tą endometriozę możemy trochę też rozróżnić. Tak, mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty stopień. I właśnie dlatego ta diagnoza jest tak ważna, żeby była szybka, bo jeśli jesteśmy w tym początkowym stadium, no to możemy tak poprowadzić tą kobietę, lekarze mogą tak poprowadzić tą kobietę, że ona może po prostu sobie z tą endometriozą funkcjonować przez całe życie i nie mieć ani jednej operacji. Natomiast moment, w którym doprowadzamy no do już takiego rozszalałego stanu po całym organizmie tej endometriozy, no to rzeczywiście potem już jest trudniej ją gdzieś tam trzymać w ryzach, tak? Ale mój stan po prostu się rozwinął do takiego stopnia ze względu na to, że przez te 13 lat nikt nie powiedział mi o tym, że to jest endometrioza i nie zaczął jej po prostu prowadzić i leczyć. Tylko dlatego się rozwinął do takiego stopnia. Chociaż są kobiety, są nawet bardzo młode dziewczyny, które dość szybko ta endometrioza je atakuje. Także czasami nawet trudno zatrzymać jest ten stan, że one rzeczywiście wymagają tych operacji wiele i to jest bardzo przykre. Ostatnio usłyszałam o takiej dziewczynie, która jest ode mnie rok starsza, czyli ma 33 lata i idzie właśnie na 6. operację. I już jakby nie ma nic, tam jakby nie miała możliwości nigdy posiadania dzieci, bo jako 21-latka już miała wszystko już tam wycięte, więc... No tak, bo endometrioza potrafi wędrować i to potrafi wędrować do takiego stopnia, że ona może się przenosić z tego, co ja wiem, i do płuc, i nawet do mózgu chyba kiedyś słyszałam. Tak. Nie jesteś lekarzem, ale mniej więcej na czym polegał twój ta pierwsza twoja operacja? Właśnie w takich jak najbardziej potocznych słowach. Wiesz co, to po prostu jest wycięcie zmian, czyli guzków, wzrostów, nacieków, które gdzieś tam właśnie endometrioza spowodowała. U mnie to był układ moczowy, jelita i układ rodny. I właśnie te specjalistyczne operacje polegają na tym, dlatego powinni to robić specjaliści od endometriozy,
bo to są bardzo trudne operacje. Ja wiem, że często jest taki mit, że ojej, to jest przecież laparoskopia, to tam 3 dziurki będziesz miała, nic ci. Tylko, że jakby w środku, to co w środku zostało zrobione i to jak my w środku jesteśmy pocięte, no to to jest już jakby druga sprawa. Świetnie, że medycyna pozwala nam na to, żeby robić to laparoskopowo, ale te operacje trwają między 5 a 12 godzin czasami, tak? To są jedne z najtrudniejszych operacji na świecie, operacje endometriozy. Bo czasami te nacieki są na takich miejscach, które po prostu trzeba bardzo precyzyjnie to ściąć, żeby niczego innego nie uszkodzić. Tak samo walka z rezerwą jajnikową. Zazwyczaj dotyka to bardzo młodych kobiet, więc one jeszcze chcą mieć dzieci, one jeszcze chcą być mamami i to też od tych lekarzy czasami właśnie zależy, żeby tak to zrobili, żeby one tymi matkami jeszcze mogły być. Temat jest naprawdę, temat operacji w ogóle jest bardzo trudny, bo ja mam taką teorię ostatnio, dlatego powstało Endomi, moja firma. O której tak zaraz, tak, zaraz powiemy. Bo ja mam teraz taką teorię, że operacja jest jakby już taką końcowym etapem, jak już naprawdę nie da się nic zrobić, jak już nie ma absolutnie żadnego innego wyjścia, albo stan pacjentki jest po prostu naprawdę bardzo zły, to wtedy operacja. Ale jest naprawdę mnóstwo metod, którymi możemy sobie pomagać w chorobie i naprawdę z nią zacząć normalnie funkcjonować i żyć. To jakie to są metody, które tobie i innym, którzy będą albo korzystają z twojej firmy Endomi, jakie to są metody, którymi możemy sobie pomagać? No i jeszcze właśnie zanim dojdzie do tej operacji. Na mnie najlepiej zadziałała dieta i suplementacja. No to jest coś, co po prostu rzeczywiście dało mi przede wszystkim zdrowie w innych aspektach. I za każdym razem widzę to, że jeśli naprawdę się poddaję w tej diecie i odpuszczam. To jest gorzej. To jest zawsze gorzej. I na przykład teraz miałam taki moment, przyznaję się, że odpuściłam i jest gorzej. I wracam do cyklu, który prowadziłam wcześniej, no bo czuję, że jest gorzej. Więc ta dieta i ta suplementacja przeciwzapalna jest naprawdę bardzo ważna. I naprawdę tak mocno możemy sobie nią pomóc. Ja wiem, że to jest trudne, bo to jest trudne. Każda dieta jest trudna, żeby ją utrzymać. Jeszcze idę na przykład teraz, jak szłam do ciebie, tyle zapachów, tych piekarni, no po prostu, no ja rozumiem, że to jest trudne. Dla mnie też to jest strasznie trudne. Natomiast to działa, to naprawdę działa. Potem mamy różne metody terapii wspomagających typu urofizjoterapia, osteopatia. Ja na przykład korzystałam ze świetnej terapii TRE. Bardzo polecam. A to nigdy nie słyszałam, poczekaj. Terapia TRE to jest terapia bólu i terapia na stres. Świetna. O, to dla mnie. Nie wiem, absolutnie jak z bólem, ale genialna. Bardzo ci polecam. A na czym to polega? Tak w skrócie. Wiesz co, to jest bodajże 8 ćwiczeń, które prowadzi na początku z tobą terapeuta, potem możesz już sama je robić, które ciało wprowadzają w wibracje, których ty kompletnie nie kontrolujesz tych wibracji i po prostu te wibracje z ciebie wyrzucają wszystko. To jest tak oczyszczająca, wspaniała terapia. A masz od kogoś tak? Od tego w Warszawie? Mam. To wezmę się. Mam. bardzo dobry terapeuta, bardzo dobry. Więc tę terapię bardzo polecam kobietom chorym na endometriozę, szczególnie, bo u nas ten poziom stresu kobiet chorych na endometriozę jest... Kupujemy się pod stołem znowu? Tak, jest naprawdę większy niż u innych ludzi, naprawdę. Oczywiście psychoterapia. Dla mnie psychoterapia jest bardzo ważna i uważam, że w każdej chorobie przewlekłej ta psychoterapia jest po prostu ważna, bo życie z chorobą przewlekłą jest trudne i jest obciążające psychicznie. I nie oszukujmy się, że tak nie jest, bo tak jest. Więc ta psychoterapia jest też ważna. Plus jeszcze oczywiście ja na przykład kocham bardzo akupunkturę.
Świetna, świetna rzecz. Oczywiście wszystkie formy ruchu typu właśnie pilates, yoga, ale ja na przykład osobiście bardzo kocham pilates, nie przepadam za jogą, ale ostatnio znalazłam, to będzie śmieszne, zaczęłam ćwiczyć taki fitness z lat 80. Słuchajcie, okay. To jest genialne. Ja po prostu uwielbiam, dlatego że przez to, że mnie bolą teraz plecy, nie za bardzo mogę robić różne jakieś takie mięśniowe tutaj rzeczy, a to wszystko jest na stojąco. Super dużo potu i energii się, że tak powiem, spożytkowuje przy tym fitnessie i bardzo mi się podoba ta forma ruchu po prostu. Ale tak jak mówię, no każdy niech znajdzie sobie swoją formę ruchu, która mu pasuje po prostu i go na przykład nie boli, bo jeszcze w tej endometriozie to jest właśnie to, że trzeba sobie znaleźć taką formę ruchu, która cię nie boli, albo potem nie boli, tak? Bo na przykład w trakcie ruszania się nie boli, ale potem na przykład na drugi dzień boli, więc warto znaleźć sobie taką formę ruchu, która nie boli. Czy jeszcze jakieś są rzeczy? Ja na przykład nigdy nie korzystałam z urofizjoterapii, ale bardzo dużo świetnych opinii o niej słyszę, a teraz mam nawet zalecenie. Więc... Żeby iść. Tak, to polecam wszystkim tutaj jako taki disclaimer rozmowę u mnie z Kasią, urofizjoterapeutką, bo naprawdę tam było dużo cennych informacji, nie tak bardzo dużo może o samej endometriozie, ale to się faktycznie pokrywa z tym, co mówisz, bo ona też wspominała, że z tą endometriozą można dużo działać przy urofizjoterapii. Tak. Aczkolwiek pewnie to też tak jest, że dla jednej osoby, to trochę tak jak mówisz, dla jednej osoby będzie odpowiednia joga, dla kogoś innego jeszcze coś innego, że to trochę trzeba dostosować pod siebie. Jak wspomniałaś o psychoterapii, to jest też o coś się chciałam zapytać. Właśnie jaki wpływ endometrioza miała na twoje zdrowie psychiczne? Bo po pierwsze mam wrażenie, tak po sobie, że często już, nawet jak już masz zdiagnozowaną tą endometriozę, to ja czasami sobie myślę, czy ze mną jest wszystko okej? W takim sensie, że właśnie o tym zmęczeniu, nie? Czy to jest jakby... Okej, mam tą endometriozę, ale czasami mam wrażenie, że po prostu mi, wiesz, coś odbiło. Też bym cię teraz kopnęła pod stołem. Tak, bo czy to jest, czy ja naprawdę się codziennie... Już sama czasami siebie pytam, czy ja sobie wymyślam, czy rzeczywiście tak jest, nie? Do tego społeczeństwo, no teraz tak jak mówimy, to się trochę normalizuje, ale kiedyś było to bardzo bagatelizowane. Co więcej, najczęstszą rzeczą, jaką ja słyszałam od lekarza, jak już miałam zdiagnozowaną endometriozę i szłam do tego lekarza, to było, a niech pani jak najszybciej zajdzie w ciążę, bo ciąża leczy endometriozę, co jest... Jestem po ciąży, nie wyleczyłam. No właśnie. Więc tak, wracając do brzegu. Jaki wpływ miała endometrioza na twoje zdrowie psychiczne? Ogromny. Ogromny. Na początku na pewno po samej diagnozie to straszenie właśnie, znaczy bo u mnie to nawet nie było to, że jak zajdziesz w ciążę, to ci przejdzie, tylko nie wiadomo, czy ty w ogóle będziesz mogła mieć te dzieci. I to było takie straszenie. Cały czas jakby słyszałam to o tej właśnie niepłodności przy endometriozie i to było dla mnie jakieś takie... Matko, a może ja nie jestem jeszcze gotowa, żeby to wszystko zaczynać, a nagle muszę, bo choroba na mnie to wymusza. To nie jest fajne. To było dla mnie psychicznie bardzo obciążające. A druga rzecz, no, rzeczywiście zaczęło się depresyjnie ze względu na leki po prostu, które zaczęłam brać. Po operacji dostałam hormony, które po prostu ja stałam w sklepie, patrzyłam na kawę ziarnistą i płakałam. I pan do mnie podchodzi i mówi, przepraszam, czy coś się stało? Ja mówię, nie wiem, po prostu nie wiem. No. Strasznie droga ta kawa. Chyba tak. Po prostu to było naprawdę... przytyłam 10 kilogramów. Tak, właśnie chciałam się też zapytać, tak. Jaki to miał wpływ na taki twój sposób okropnie postrzegania siebie, bo endometrioza, jeszcze tylko nadmieniając, też właśnie to co ja zauważyłam, często ma wpływ na wzdęcia, ten brzuch wygląda inaczej, jakby ciężko jest się ze sobą dobrze czuć, nie? Tak, no wzdęcia to jest, w ogóle ja już się do tego przyzwyczaiłam, że mój brzuch tak wygląda.
Natomiast jakby to właśnie ta depresyjność związana, połączona też z tymi lekami. W Stanach na przykład dostałam taką kurację leków nowoczesnych, które nie są hormonami, ale łagodzą ból i coś tam w mózgu blokują. Ja po prostu miałam myśli samobójcze po tych lekach. No to były naprawdę, to było coś strasznego. Więc ta terapia mi była bardzo potrzebna, no bo nie wiadomo, jakby się to nawet skończyło, tak? Dobrze, że się po pół roku przyznałam pani doktor, że po prostu mam takie myśli samobójcze, a nic się w moim życiu nie dzieje aż takiego strasznego, żebym te myśli miała, tak? Po czym pani doktor powiedziała, że nie jestem jej pierwszą pacjentką po tych lekach, która takie myśli ma, więc zdjęła mnie z tych leków. Teraz jestem na takich hormonach, których szukali jakby przez 2 lata, dopasowywali do mnie, żeby to w miarę działało. No może nie jest źle psychicznie, ale właśnie te wzdęcia, to wszystko. Czasem jestem taka, czasem jestem taka. I to jest non stop po prostu, nie wiadomo jak wstanę. Które spodnie dzisiaj będą na mnie w porządku, tak? Ja dzisiaj mam taki ten gorszy dzień, więc wszystko, co mówisz, to rezonuje ze mną bardzo dobrze. I to też jest loteria, nie? Czasami, tak. Czasami faktycznie, to dokładnie tak jak mówisz, jednego dnia wstajesz i jest generalnie okej, okay, może nie rewelacyjnie, tak. A następnego dnia jest zupełnie na odwrót. Co było motywacją? To takie trochę głupie pytanie, bo motywację poniekąd znam, ale co było twoją motywacją do tego, żeby stworzyć firmę EndoMe i w ogóle czym ta firma jest? EndoMe w ogóle jest pomysłem, który powstał w Stanach, jak byłam i zaczęła mnie prowadzić amerykańska pani doktor Porzant, która przede wszystkim to było dla mnie coś nowego, bo jak ja poszłam do niej na pierwszą wizytę, no to oczywiście miałam zrobione profesjonalne USG specjalistyczne. Ono jest w ogóle, żebyśmy też tutaj jeszcze tak na chwilkę wtrącę, żeby dziewczyny też miały świadomość tego, że to USG specjalistyczne nie trwa 30 sekund. To i ciężko jest to zrealizować, tak, na wizytach, które trwają 15 minut, dokładnie, prawda? Więc to USG trwa naprawdę dłużej. Doktor tam szuka rzeczywiście w tych miejscach i w ogóle jest czasami bolesne, bo my też jesteśmy tam obolałe, kobiety z endometriozą. Więc też, żeby mieć taką świadomość, że to nie trwa 30 sekund. No ale wracając jakby do tej mojej pani doktor. Ja miałam jakieś tam małe zmianki akurat na tej pierwszej wizycie u niej i ona mi powiedziała tak. Wiesz co, dobra, to będziemy te zmianki próbowały jakoś zahamować. Rozpisała mi całą dietę, poleciła mi dietetyka i rozpisała mi całą suplementację. Tego było bardzo dużo. Ja to wszystko kupiłam i tak stałam w tej kuchni codziennie, brałam tą suplementację i rzeczywiście czułam się super i lepiej. I na wizycie to też jakby było widoczne w USG, że jest lepiej i przede wszystkim mnie mniej bolało. Natomiast tego było tak dużo, że ja stałam w tej kuchni i myślę sobie, kurczę, ale fajnie by było, gdyby były chociaż 2 opakowania. Chociaż 2. Więc mówię, w Stanach na pewno jest. W Stanach jest wszystko, więc na pewno jest na endometriozę. I nie ma nigdzie. Nigdzie nie było niczego dla kobiet, stricte spersonalizowanych produktów dla kobiet chorych na endometriozę. Gdzie jest nas prawie 300 milionów na całym świecie. Halo, dzień dobry. Jakby w ogóle byłam w szoku. Więc stwierdziłam, okej, okay, no to czas na to, żeby zrobić coś takiego po prostu dla innych kobiet, żeby one też mogły skorzystać, bo ja też wiem, jak jest w Polsce, ponieważ po operacji tutaj też byłam u dietetyka klinicznego i też dostałam suplementację tutaj i tą suplementację musiałam ściągać z Francji, z Wielkiej Brytanii, z różnych innych źródeł. Więc stwierdziłam, że możemy po prostu to też zrobić, tak? No i robimy. I to będzie, ale okay. Do tego jeszcze
endo mi przede wszystkim chciałabym, żeby było społecznością, w której te kobiety będą miały wszystko dla siebie. Bo jest taki o nas, my się tak czujemy, te kobiety z endometriozą, takie właśnie pominięte, niewidzialne, pominięte przez system, pominięte przez lekarzy, pominięte przez społeczeństwo, bo albo jesteśmy histeryczkami, albo nic nam nie jest według lekarzy, albo państwo po prostu kompletnie o nas nie dba i nie sponsoruje niczego, jeśli chodzi o endometriozę. Więc chciałabym przede wszystkim też stworzyć taką społeczność, w której będziemy razem i nie będziemy już musiały się posiłkować właśnie doktorem Google, czy wypisywać różne rzeczy na forach internetowych, bo tam też jest wiele informacji, które niekoniecznie są prawdziwe. Żeby to było takie miejsce właśnie tworzone przez specjalistów, rzetelne i żeby ta wiedza była po prostu rzetelna dla tych kobiet. Można was znaleźć na pewno na Instagramie, już to widziałam. Tak. Macie już jakieś takie daty, które możecie podać, jeżeli chodzi właśnie o tą suplementację? Czy to jest, wiesz już mniej więcej, kiedy można się tego spodziewać? Ja wiem, że często jest tak, że to jest to mniej więcej, potem potrafi się przesuwać. No to jest, oczywiście mniej więcej będzie, wiadomo, tak. Ale tak nawet ja dla siebie z czystej ciekawości. Myślę, że przełom listopada-grudnia. Okej, okay, czyli niedługo. Niedługo, tak. Czyli niedługo, czyli jeszcze niedługo. Można się spodziewać w tym roku. Tak, tam, na pewno, to na pewno. Jeszcze trochę wracając do samego przebiegu choroby, no bo tak o tym wszystkim mówimy, że ciężko się z tym funkcjonuje, no ale trzeba jednak funkcjonować. No i ty i rozwijałaś w tym czasie i rozwijasz swoją karierę. Jak to w ogóle łączyć? W sensie, wiesz, z jednej strony, jak to łączyłaś, jak sobie z tym dawałaś radę, nie? Bo z jednej strony czujesz się słabo, no ale z drugiej strony nie jest tak, że teraz możesz się położyć, wiesz, i zacząć po prostu, czy nawet nie chcesz pewnie się, wiesz, chcesz się realizować dalej. Pewnie. A to będzie miało, to endometrioza ma wpływ na wszystko, bo ma wpływ i na twoją pracę, i na relacje, bo to jest jeszcze inny aspekt, nie? Że osoba na przykład, która z tobą jest, mieszka, też musi mieć tonę cierpliwości. No i tak. I to może mieć też ogromny wpływ. Więc jak ty sobie z tym radziłaś? Wiesz co, jeszcze wcześniej jak byłam modelką, to było trudne rzeczywiście, bo czasami były takie sytuacje, w których no, zawalałam, tak? Albo nie dociągałam czegoś. Ale nigdy niczego nie straciłam. Zazwyczaj trafiałam w ogóle, miałam takie szczęście w życiu, że trafiałam na takich ludzi, którzy zawsze to zrozumieli. Mimo, że ja nie wiedziałam wtedy, że mam endometriozę i nie mogłam się tym wytłumaczyć, ale na przykład, nie wiem, trafiłam na klientkę, która była kobietą i wiedziała, że miesiączka może aż tak strasznie boleć, że nie jesteś w stanie przyjść po prostu do pracy i gdzieś tam podpisała ze mną kontrakt na 5 lat. Mimo, że mogła zrobić to z inną dziewczyną. Więc trafiałam zazwyczaj na dobrych ludzi po prostu w tym temacie. A potem było tak, że weszłam na tabletki hormonalne i one rzeczywiście trochę mnie pomogły. I miałam taki okres mniej więcej 5-letni, kiedy mnie nie bolało. I później z tabletek zeszłam i wtedy zaczęło się po prostu. Wtedy to był już koszmar. Natomiast to był też taki okres w moim życiu, gdzie ja się trochę zatrzymałam i nie wiedziałam do końca, co ja chcę robić w życiu. Kim ja chcę być, gdzie ja chcę być, czego ja tak naprawdę chcę. Więc nie dosyć, że byłam w bólu, to jeszcze byłam dość psychicznie w dole po prostu. Ale to nie jest tak po prostu, że ciężko jest wiedzieć, czego się chce od życia, jak nagle twoje życie to jest jedna wielka udręka. Trochę nie masz przestrzeni, bo też mówiłaś o stresie, że jesteśmy dużo bardziej zestresowane. Ciężko mieć wtedy przestrzeń na to, żeby jakkolwiek myśleć o tym. No pewnie. Czego chcesz. No pewnie. Jeszcze jakby ja też wchodziłam wtedy w związek z
Piotrem, który po prostu... Piotrem, którego nikt tu nie zna na pewno. Tak. Który po prostu no, jest właśnie znany. I to było też dla mnie coś takiego trochę stresującego i nowego. Bo to trochę inaczej się żyje wtedy. Natomiast teraz po terapii też bardzo dobrze wiem, kim jestem i co chcę robić i gdzie jestem i w ogóle. I myślę, że też to moje aktorstwo w tym momencie nawet trochę mi pokazuje, że no fajnie, że się ustabilizowałaś. Teraz możemy zacząć działać, więc super. W styczniu premiera zresztą pięknego filmu, w którym miałam okazję zagrać. No bo ja właśnie chciałam zapytać, tak trochę odchodząc mimo wszystko od endometriozy, jakie są teraz właśnie twoje plany najbliższe, zawodowe i rzeczy, w których, czy filmy, w których możemy cię oglądać. No bo ja tej Margot Robbie i Brada Pitta to trochę ci zazdroszczę. Ojej, stare dzieje, że tak powiem. Już było, minęło dawno, ale piękna przygoda. Natomiast potem się zdarzyły dwie przygody w Polsce, filmowe. Chyba nie mogę o tym za bardzo mówić, dobrze, co to ale jest. Były. Ale były i będą miały swoje premiery w przyszłym roku. No, ten jeden film, który naprawdę bardzo jest bliski mojemu sercu. Zagrałam tam postać kobiety walczącej na wojnie, więc to też jakby jakiś taki na czasie trochę ze względu na Ukrainę temat i to była dla mnie taka rola dość mocna. Natomiast to będzie właśnie miało premierę w styczniu i już nie mogę się doczekać. Ale jakoś tak też czuję, że się otworzyłam na to. To aktorstwo w ogóle dla mnie jest nawet nie formą pracy, ale formą mojej osobistej terapii, gdzie ja puszczam kontrolę. Bo ja mam też zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Puszczenie dla mnie kontroli jest bardzo trudne i aktorstwo mi to daje. Tam jestem zupełnie innym człowiekiem i zupełnie inaczej podchodzę do życia, jak jestem na planie. Czyli tam odpoczywasz. Tam odpoczywam. Bo ktoś wytrzyma kontrolę, nigdy nie odpoczywa. Dokładnie tak jest. Mówi ta osoba, która cały czas trzyma. Właśnie. Więc doskonale wiemy, jak to jest. A jaką rolę w tym wszystkim... Bo tak mówiłyśmy o jodze, o pilatesie i tak dalej. A jaką rolę w tym wszystkim twoje zwierzaki pełnią? Który, no bo celowo wchodzę trochę na ten temat ze względu na twojego psiaka, tak. Który też podobno, co jest szokujące, choruje na endometriozę. Tak, tak. I to jest w ogóle nieprawdopodobne. Jest nieprawdopodobne. Ja w ogóle się o tym dowiedziałam 3 lata temu. Moja suczka nie była wysterylizowaną suczką ze względu na bardzo ciężki wypadek, który przeszła wiele lat temu. Wypadek, który no, 2 lata rehabilitacji to poskładana cała miednica, 8 godzin operacji. No naprawdę to było ciężkie, więc jakby był taki trochę zakaz dla mnie tej sterylizacji pieska, ale jakby zalecenie robienia tego USG co roku, żeby tam się na pewno nic nie stało. Więc my to USG co roku robiliśmy. I 3 lata temu podczas rutynowego USG okazało się, że Shelly ma zmiany endometrialne. Po prostu. Tam był złączony moczowód chyba. Nie chcę, nie, bo jeszcze sobie wstydu jasne. Narobię. No jasne, ale coś tam było widoczne. Coś tam było połączone ze sobą, więc to podejrzenie endometriozy już narosło. I teraz jak byłyśmy w Stanach, ona dostała ataku jakiegoś takiego bólowego i w ogóle się chowała i nie chciała jeść, więc zabrałam ją też na to USG. Do lecznicy w Stanach i oni powiedzieli, że no, tam się rozszalała już ta endometrioza tak dość mocno. Są guzy właśnie na jajnikach i w ogóle, więc to trzeba niestety już zoperować i wyciąć.
Więc ja najpierw musiałam dzwonić do ortopedy, czy na pewno można, czy może to w jego szpitalu zrobić, żeby jej krzywdy nie zrobili z tą operacją, którą miała wtedy. Ale to wszystko jakby poukładaliśmy. Wróciliśmy do Polski i poszła, że tak powiem, na stół operacyjny i jest okej. Ja w ogóle podziwiam tego psa, bo ja po operacji się tak nie ruszałam jak on. Ale wiesz, jest takie powiedzenie, że goi się jak na psie chyba. Tak, tak. Coś w tym jest, że jednak zwierzęta inaczej sobie z tym, kompletnie. Z tym radzą. Kompletnie. Ale była to, były, nie inaczej. Jest to ktoś, kto ci w tej endometriozie też pomógł. Pewnie. Ona mi ją zabiera po prostu. Ona przejęła, ona synergicznie się ze mną połączyła i ona po prostu, to co mi powiedziała pani weterynarz teraz przed operacją, ale też moja pani doktor, jak byłam u niej ostatnio na wizycie, powiedziała mi, że jak piesek przejdzie tą operację tej endometriozy, to panią też przestanie teraz boleć. To wszystko, co panią boli w tym momencie. Bo wy jesteście po prostu połączone ze sobą. Mhm. Ona się psychicznie, synergicznie, energetycznie z panią połączyła. Myślę, że mój mąż teraz płacze, bo jak dotyczy coś psów... Więc jak sobie... Nie, jakby mówię to dlatego, że wiem, że jakby jak głęboko w to wierzę i zresztą to ci pisałam i że zwierzęta mają ogromną taką moc, nawet nie uzdrawiania fizycznego, bo to tam jedno, ale przede wszystkim mają bardzo duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne. No właśnie drugi pies, Zora, która jest adoptowanym psem, ona na przykład mnie bardzo wiele nauczyła właśnie psychicznie, bo ona te zaburzenia lękowe u niej, które są też u mnie i obsesyjno-kompulsywne, które są u mnie. No może pies ich nie ma, ale ma bardzo duże zaburzenia lękowe. I myśmy razem po prostu się uczyły. Ja się uczyłam, że tak właśnie trzeba postępować z stworzeniem, które ma zaburzenia lękowe. Więc ze sobą też mogę tak postępować, prawda? Więc to naprawdę to są niesamowici nauczyciele. Jakby zwierzaki są w ogóle dla nas świetnymi nauczycielami. Myślę, że tak samo jak dzieci. Dzieci też są świetnymi nauczycielami. Oj. Są. Są. Są i jak to ja już mówiłam wielokrotnie, dziecko to jest taka psychoterapia w takim dużym przyspieszeniu, nie? Tak. Tak, nie, że masz rok na nauczenie się czegoś, tylko tak... No, jak nie dzisiaj, to jutro, ale musisz szybciej załapać, nie? No właśnie. Więc coś w tym jest. A co byś jeszcze tak na koniec poradziła komuś, kto żyje z kimś, kto choruje na endometriozę? Jak twoim zdaniem najlepiej można wspierać taką osobę? To jest trudne. Ja myślę, że trzeba się dobrać tak z partnerem, tam potrzeba wiele empatii. Tam na pewno potrzeba wiele empatii, wiele zrozumienia. Też takich jakby ustalenia sobie trochę wartości w życiu. Myślę, że na początku warto sobie na początku w ogóle w związku ustalić te rzeczy, które są negocjowalne i nienegocjowalne. Mhm. Bo czasami osoba jest fajna, jest dobra, jest nam z nią dobrze, ale ma takie potrzeby, których my nie jesteśmy w stanie spełnić ze względu na przykład na tą chorobę, tak? I tutaj też albo ta osoba, że tak powiem, się ugnie i trochę zmieni, a jeśli tego nie potrafi, to jest dla niej coś, co jest po prostu nienegocjowalne, no to niestety nie wyjdzie, nie będzie działało. I to jest trudne, żeby znaleźć takiego partnera. Bo rzeczywiście ta choroba wiele rzeczy ogranicza. Ogranicza nawet temat posiadania potomstwa. To jest trudny temat w chorobie z endometriozy, tak? To nie jest tak, czasami czytam tak jakieś komentarze, tak, bo oni mają pieski, a nie mają dzieci. Kurczę, a skąd wiecie, czy my nie chcemy mieć dzieci? Może to jest po prostu trudniejsze w endometriozie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz,
te aspekty seksualne są też trudniejsze w endometriozie, bo to jest ból. To jest po prostu ból. Tam nie ma za dużo... trzeba szukać tej przyjemności, tak? W tych aspektach seksualnych z endometriozą. To jest trudne. To jest trudne dla kobiety, która choruje, ale też trudne dla tego partnera. Więc ja bym powiedziała, że zresztą my w Endomi też chcemy tworzyć takie warsztaty dla par, żeby się właśnie lepiej w tym odnajdować, okay, właśnie znaleźć w tej chorobie. Bo można znaleźć fajną bliskość w tej chorobie, tylko trzeba się tego nauczyć po prostu. No tak, i trzeba mieć trzeba bardzo dobrze się ze sobą komunikować, myślę. Dokładnie. Bo szczerość. Bo bez tego będzie bardzo ciężko tutaj znaleźć jakieś wspólne rozwiązania dla niektórych sytuacji. Dokładnie tak. Czy jest coś, o co ja nie zapytałam w związku z endometriozą, co uważasz, że jest bardzo ważne i chciałabyś jeszcze na koniec o tym powiedzieć? Znaczy, myślę, że chciałabym powiedzieć jedną rzecz, bo przez to, że tej endometriozy jest dużo w tej chwili i zaczyna się o niej rzeczywiście więcej mówić i jest więcej diagnoz, to chciałabym powiedzieć, bo widzę taką tendencję tych kobiet, które się dowiadują, że mają tą endometriozę, że one są strasznie przerażone, że to jest już po prostu koniec świata i że teraz już będzie tylko i wyłącznie gorzej i że już mnie nic w życiu dobrego nie czeka. Chciałabym powiedzieć, że to tak nie wygląda, że to tak nie jest, że naprawdę jeśli zmienimy trochę rzeczy w naszym życiu, trochę nawyków w naszym życiu i troszeczkę dostosujemy te nawyki do tej choroby, to naprawdę świetnie jesteśmy w stanie z nią funkcjonować i naprawdę to nasze życie nie musi być takie gorzkie po prostu. Naprawdę może być bardzo fajne. Czasami będzie trudniej, ale to też jakby każdy człowiek ma jakieś tam swoje rzeczy. Natomiast żeby nie robić też z tej choroby po prostu końca świata. To nie jest koniec świata. To jest choroba przewlekła, ale da się z nią żyć i funkcjonować. No tak. Są też bardzo trudne przypadki, ale ich jest naprawdę nie aż tak dużo, jak nam się wszystkim wydaje. No tak, trzeba troszeczkę się, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, trochę z nią zaprzyjaźnić. Ale to jest prawda. I tak jak mówisz, nauczyć się z nią funkcjonować, ale nie nauczyć w takim sensie, że okej, akceptuję to, jak jest właśnie, jak źle się czuję, tylko nauczyć się właśnie korzystać z różnych narzędzi, a mamy ich w dzisiejszych czasach bardzo dużo i też, żeby nie było, duża ich część będzie nieodpłatna, bo ja zdaję sobie też sprawę, że nie każdego może być stać na nie wiadomo jakich specjalistów, z których będzie po prostu można korzystać i które będą pomagały i ja zaraz biorę numer telefonu na tą terapię, z której sama chętnie skorzystam. Oczywiście. Wiesz, tak jak w Endomi chcemy robić rzeczy, które będą darmowe, ale wiadomo, że jakby będą produkty, które będą kosztowały. Natomiast teraz mamy świetnego e-booka 30 dni wyzwania z Endomi, który jest fantastyczną lekturą, żeby zacząć właśnie coś zmieniać, tak? I też bardzo polecam. Natomiast właśnie to, co mówisz, są rzeczy nieodpłatne, które możemy dla siebie robić, a są rzeczy odpłatne, które nie każdego na to będzie stać. Natomiast naprawdę dużo rzeczy możemy dla siebie zrobić tak po prostu, nieodpłatnie w tej chorobie. I to jest naprawdę bardzo duży sukces już w życiu z tą chorobą. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. To było bardzo miłe. Dziękuję bardzo. I tak, myślę, że pozostajemy w kontakcie. Oczywiście, oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo, Ani. Dzięki.